jak możemy zauważyć, jest tutaj bardzo czerwono. I tutaj też jest bardzo czerwono. Dzień dobry, zapraszamy na następny odcinek z Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie wiadomo, czy ostatni, ale będziemy się starać, żeby nie. A teraz Tomasz was pozdrawia. Moi drodzy, proszę zobaczyć na karnację i umaszczenie mojej skóry. Jak możemy zauważyć, jest tutaj bardzo czerwono. I tutaj też jest bardzo czerwono. A to oznacza, że jest spalono. Nie wiemy, czy ten odcinek jest ostatnim odcinkiem z Wybrzeża Kości Słoniowej, czy też może pierwszym odcinkiem z Gany, moi drodzy. Ja bym nie był takim optymistą, ponieważ zostało 240 km, a przez 45 minut nie przejechał żaden samochód. Dwa motory wypełnione po siedzenia całe. Także trzymamy kciuki. Moi drodzy, łapka autostopowa, czyli kciuk autostopowy, komentarz, czyli ślad węglowy oraz poczta sandałowa, czyli podanie dalej. A tutaj mamy zwiadowcę numer 1, zwiadowcę numer 2, 3 i 4 czatują na wylotówce. Tutaj szefu ciaj, herbatkę robi kolega z Mauretanii, to też był kolega z Mali. Duża mieszanka etniczna spowodowana prostą przyczyną. Przyczyna, moi drodzy, jest taka, że niestety wojny domowe robią swoje. Dacie wiary, gość młody mówi, że będzie o 16:00, jest 16:30, autobus jest, ale zatrzyma się? Dawaj, dawaj! Ty, powiem tak, olali ciepłym. Elo mordo, też chcemy jechać. Ty, a tam wolne było. Hania, a jak się czujesz, wiedząc, że to był ostatni autobus na dzisiaj? Co się właśnie wydarzyło? Autobus się nie zatrzymał. Nie zatrzymał się, wiesz dlaczego? Bo się przestraszył. Ale chciał jechać. Za 500 podobno. Co ty gadasz, za 500? Podobno za 500. O matko. Za 500 to 16. No i pół godziny tylko się spóźnił. Patrzcie, jak ładnie pojechał. A czemu sobie pojechał? Ale jaja. To mnie zdziwił. Mi się wydaje, że on po prostu tak mentalnie nie był gotowy na to, że biały może jechać w ogóle w autobusie. To może dziwnie brzmieć, ale on tak jakby, wiesz, może myślał, że to jest żart. Okej, to niech przemyśli do jutra, ale jutro też będziemy tu stać. Bari, czemu autobus nas nie zabrał? Barry, pourquoi le bus ne nous a-t-il pas emmené? Parce que c'est chargé. C'était rempli. Bo jest pełen. Kiedy będzie następny autobus? Quand arrivera le prochain bus? Un petit temps. Impedita. Za dwa tygodnie. Bari, powiedz jakoś inaczej, bo źle tłumaczy. 30 minut kolejny. Podejście numer 473. Hania, próba zatrzymania autobusu, w sensie busa transportowego, który okazuje się pomyślnym zabiegiem. Teraz próba dogadania. I chyba może pojedzie. Jesteśmy w środku. Jedziemy z szefem, Hania ogarnęła. 10 na 10. Najważniejsze, że do przodu. Muzyczka jest. Monitor na filmy też na górze jest. Ale droga. Godzina 17:00.
Co tam młody? Kogucik. Patrz, jakie dzieciulko małe. Tutaj przystanek. Jedni wysiadają, towary z góry trzeba ściągnąć, więc trochę mamy czasu na to, żeby odsapnąć. I myślicie, że tutaj kurę sąsiad albo koguta ukradnie? Nie, nie ukradnie. Tym się charakteryzują społeczności muzułmańskie. Duża wiarygodność sąsiada. W małych społecznościach, bo wiadomo, w miejskiej społeczności może być inaczej. Jest Tania. Jestem ja. Kumpel zamknął drzwi. Jest Jessica. 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 Mordulo. Jest git, tak? Jest git? Ona musi być uśpiona, w sensie musi mieć jakiś zastrzyk. Jaśkoś Jaśka. Nie ma żadnego Jaśka. No gdzie taka spokojna by leżała? No a co, jak już miałem cztery kopyta? Z tego? To wiesz, to nie jest, nie wiem czy to jest, to jest owca. Owca? Koza. Koza? Koza. A nie koza. Koza, Jessica. Ochrzczona już. Bibe, leu zamania, bibe. Przerwa. Koleżka sika. Ja wyjdę, trochę dychnę. Jessica, żyjesz? Jeszcze już nie, niedaleko. To w sensie to kozioł jest. Wioseczka. O kurde, patrzcie jaka droga. Jeszcze w ogóle taka droga. A już jest ciemno, ciemno się robi. Trzeba kurde szukać miejscówkę na nocleg. Z miasta cały wór wółek. Bułek, nie wółek. Dzieci ogarniają. Dzieci nie są bierne, dzieci są aktywne. Pracują na jedzenie. Czy powinny? Inna kwestia. Nie patrzymy przez pryzmat europejski, bo będzie niestosowny rezultat w naszych głowach. A tutaj mamy lepiankę. Idealna chata. Z gliny. Ciepło hamuje. Upał hamuje. Upał hamuje latem. A jak zimno i deszcz pada, to jest ciepło. Słuchajcie, powiem tylko tyle, że słońce już zachodzi, jest dupna sytuacja, bo my dalej jesteśmy z naszymi koleżkami w trasie. Co wioska, to wyciągamy coś. Co wioska, jakieś zdjęcia w ogóle, wiesz, z Hanią. Gwiazda tutaj, gwiazda. Wszyscy przychodzą nas przywitać. Dzieci się boją, są takie z... Nie wiedzą w ogóle, jak się zachować, w ogóle o co chodzi. Co on tutaj robi? Jakaś babka w ogóle, która pokazuje kolana. Bo wiecie, jesteśmy we wsi muzułmańskiej. Takie rzeczy się tutaj nie dzieją. Cement. Co myślicie, że chata się sama zrobi? Cement dowieziony i się będzie murowało coś. Może toaletę się wymuruje, może kuchnię letnią taką po naszemu, jak to się mówi. Albo może jakąś ściankę, może sklep się podmuruje. Zobaczcie, pora deszczowa przyjdzie. Ale jak przyjdzie pora deszczowa, to te wszystkie dachy pójdą razem z deszczem. Blacha się utrzyma. Ale blacha niepraktyczna, jak wiecie, bo szybko się nagrzewa. No i do środka też później to ciepło emituje. Thank you.
gitar wykładamy. W listonosza się bawimy i po Afryce zapierdzielamy. Przystanek 274 we wsi Kasakala Kasalamanana. Szefowa się dosiadła, kurę pod pachą, chyba w gościnę jedzie. Później wam pokażę. Latarnie się palą, nie jest źle. Ale wyobraźcie sobie, że droga ogólnie przez kolejne 200 km będzie wyglądała w ten właśnie sposób. Ale jest tutaj taki bardzo przyjemny spokój. I tu się ognisko pali, jest tak rodzinnie jakoś. No, jedna wioska, jedna rodzina. No. Prawdopodobnie tak jest. Nie tak. Szanowni Państwo, po tych perturbacjach wiejskich dotarliśmy do miejscowości Bao. Teraz musimy znaleźć ziomków i kimnąć się tutaj w namiocie. Myślę, że znalezienie ziomków będzie szybsze niż nam się może wydawać. A jak nie? Elo mordo. Dobra, idziemy coś poszukać na namiot. Powiem wam, że ta rzeczywistość... Może to nie, może zmiana. Hania? Hania, jak się czujesz po środku buszu? Absolutnie po środku niczego, ale to, że jest tutaj światło, czuję totalne bezpieczeństwo tego miejsca. Tomek mówi, że znajdziemy przyjaciół, ja mu wierzę, bo ma doświadczenie, bo na razie jeszcze się nikt nam nie zainteresował, ale jest cudownie. Chiński program międzynarodowy, 10 tysięcy villages Africans. 10 tysięcy wiosek? Wydaje mi się, że 10 tysięcy mieszkańców wiosek, to miałoby sens, dostały dostęp do telewizji. Butikue. Ja wiem, że czasami może się troszkę obraz trzęść, ale pamiętajcie, no musicie mi to wybaczyć, ponieważ kręcimy w słabym oświetleniu. Worki soli, tutejsze, sklepik Pascala, naszego kolegi, przyjaciela, też maszyna włoska do napełniania oleju. Zobaczcie. Italiano, Pascal. Italy. No, Pascal tutaj ma różne rzeczy. Zobaczcie, od napojów po różne. To video. Tutaj pokazuję Pascalowi. I tutaj Pascal sprzedaje no różne rzeczy. Maszynki, nie maszynki, jakieś papieroski, jakieś ciasteczka. Mam nadzieję, że tam nie gwizdnął nikt plecaka jeszcze. To jest właśnie Pascal. Bonjour, monsieur. Bonjour, patron. Różne rzeczy ma Pascal. Very nice. Jest kubana pulpetinka była tutaj. Iworyjska pulpetina. Widzicie ją? Powiem tak. Na restaurancie jesteśmy. Na restaurancie. Czyli na wsi restaurant. U szefowej tutaj. Odwracam, pokazuję. Szefowa tutaj robi spaghetti bolognese. Tutaj najgorzej będzie, jak się po prostu to nie przyjmie, to jedzonko, bo mogą być też inna flora. Tutaj telewizorek, szefowa już pęka od komarów, denga, malaria. Lepiej się zabezpieczyć, ale ja tak czuję, jakby chyba po mnie chodziły te komary, albo to moja wyobraźnia. Albo takie malutkie muszki jakby chodziły po nas. No bo one są takie malutkie tutaj. Bagietę i spaghetti. Przetesty. Kto by się domyślał, że na takiej wsi będziemy w stanie zjeść takie spaghetti bolognese? Czy to jest wątróbka tam? Nie, no błagam, nie. Mięso jest mięso. Jezus, teraz mi się skojarzyło tak źle, to masz. Ale to spróbuj, czy to jest wątróbka. Proszę, mi się jeszcze gorzej skojarzyło. Spróbuj najpierw, później. Idealne. No, ale... Ale mięso to nie wiem. To ja zjem. Szanowni Państwo, nie wybrzydzamy. Ja to sprawdzę, czy to jest wątróbka. Tak, kochani, to jest wątróbka. Spaghetti na wątróbce. Ja bym się nie spodziewał, że będziemy w stanie znaleźć taki punkt gastronomiczny na takim wygwizdowiu. Szanowni Państwo, gdzie wiara w kierownika i w szefową, że noclegu nie będzie? Proszę bardzo, powiedziałbym 9-gwiazdkowy nocleg. Podnoszę, pokazać. Bujna roślinność na podwórku, mur, czyli bezpieczeństwo, szefowa
Czyli ten bezpieczeństwo. Ja tutaj na chacie u kolegi brata, żony, stryja, pasierba. Szefowa ma tak odbitą poduszkę pod okiem, jakby miała tatuaż afrykański. Ktoś by zapytał kierowniku, a dlaczego nie śpicie na chacie? O Jezu, w głowie mi się kręci. O kurde. Ale coś mnie miotło. Za szybko chyba się podniosłem do góry. Ale dzisiaj różnica temperatur między dniem a nocą była bardzo wysoka i można było zmarznąć. To jako ciekawostka, że w ciągu dnia jest 40 stopni, a w nocy po prostu człowiek się trząsł. Dlaczego nie w domu? Ponieważ w domu nie ma klimatyzacji, w takich domostwach nie ma klimatyzacji, no i niestety jest tam gorąco. Druga kwestia jest taka, że tam jest robactwo. No i trzecia kwestia jest taka, że jesteśmy w części kraju już muzułmańskiego, a w tego typu kierunkach, jeżeli dom nie ma specjalnej strefy dla gości, no to niestety obcokrajowiec, gość nie będzie tam mógł spać, nie będzie tam mógł przebywać, ponieważ są kobiety. Pomimo, że ten muzułmanizm, ten islam tutaj w Afryce jest islamem takim, powiedziałbym, lżejszym, niżeli ten, który oglądaliście, bądź oglądacie, na seriach filmów z Bliskiego Wschodu. Moc z nami. Wariatami. To jest mur, a ja wam pokażę. Zobaczcie, co jest za murem. Życie afrykańskie wstało. Jessica, co tam się zabeczałaś? Widzieliście, jak beknęła? Bezwarunkowo beknęła. Szkoła rzecz jasna. Rwał ryje od rana. Normalnie jak pobudka o 7 rano. Wypalanie starych opon też już trwa, bo to już było w powietrzu czuć. To nie jest drzewo tekowe. Ja wam pokażę drzewo tekowe. Dzisiaj tutaj też nie widzę. I opowiem wam, do czego się wykorzystuje drzewo tekowe, które też jest niekiedy importowane. Śniadanko się robi. Importowane do Europy. Sebastianku, jak my się dawno nie widzieliśmy. Chodź do wujka. Zobaczcie, kozy z kogutem. Jest git. Jest git, mordo. Ale i kurka jest. Akcja sprzątania i wypalania w miasteczku. To jest małe miasteczko liczące 4000 ludzi. Miejscowości nie wypowiem, bo jest taka skomplikowana, że normalnie nawet nie jesteście w stanie. Ale babeczki sprzątają, a za chwilę i tak będzie tyle samo syfu, co tutaj widzicie. To jest garaż. Siema panowie. Można wynająć motorek i przejechać się gdzie potrzeba. Ale z tym sprzątaniem, to przed sprzątaniem powinni najpierw zrobić lekcje dla młodzieży i dla dorosłych, że no nie wywalamy tych śmieci, no bo później kurde, kto to będzie sprzątał, a dopiero później zacząć sprzątać, a nie na odwrót. Tutaj wypatrzyłem, ale teraz nie jest sezon, bo teraz mamy porę suchą, to nie zobaczycie drzewa tekowego w całej okrasie. Przed szkołą wypalone haszcze, a to są drzewa tekowe, moi drodzy. Z drzewa tekowego robi się, uwaga, uwaga, co się robi? O kurde, wyleciało mi z głowy słowo. Meble. Meble się robi. Z drzewa tekowego, moi drodzy, robi się meble. Eleganckie meble. Wyobraźcie sobie, że wczoraj nas kapnęła policja w nocy. Oczywiście tam spisywanie, bajery, szmery, standardowa procedura. Tam pytania w ogóle wyrwane po prostu z równika. No i tam pogadaliśmy, 20 minut posiedzieliśmy, trochę zdjęć porobili, bo to wiecie, o co chodzi w tym wszystkim, tak na dobrą sprawę. A dzisiaj musimy iść, bo ta policja jest tutaj, w tej budzie za mną. Nie wyciągam tego kamery tam, tylko tutaj.
bo nie chce mi się już dłużej tłumaczyć, ale Hania do mnie mówi wczoraj tak: Tomek, ja już nie dam rady, idziemy, idziemy, ja już nie dam rady. Komedia, ale teraz musimy pójść, przywitać się i powiedzieć, że szanowni państwo, panie Messie, my już będziemy się zabierać z tej wsi i już tutaj jesteście bezpieczni. Posterunek. Tutaj siedział boss i zapomniałem bossowi rękę podać. Błąd pierwszy. 5 minut dłużej siedzieliśmy przez to pewnie. Błąd drugi, że od razu tu nie przyszliśmy. Błąd trzeci, że podarka nie daliśmy. Gdybyśmy dali podarka... Krówki mamy! No mamy krówki. Krówki musimy dawać. A to by zmieniło całkowicie postrzeganie całej sytuacji. Bo niestety pieniążek albo coś ekstra zawsze zmienia krówki. Sytuację tutaj. Ale sprawa się komplikuje w tym momencie, bo my jesteśmy, a ich nie ma. I co w tej sytuacji zrobić? Zaraz idziemy do Pascala, do naszego kolegi w sklepie, zjemy banany. Długo nie będziemy czekać, bo wiadomo, że oni zaczynają robotę pewnie od 12. Póki wstaną, póki zjedzą. Później siedzą do 22. I tu się robota robi. Już chwilka, Haneczka. Zobaczcie, jaki ten, jaki pulpecik malutki. O, malutki. Ojejku. Pulpina, ty żyjesz? Żyję, bo oddycha. Ale malutki. U szwaczki jesteśmy. U krawcowej. Szwaczka krawcowa. Takie sukienki piękne, ale piękne, prawda? Drogie panie, podoba się. A tutaj jako ciekawostkę dodam, że to jest niemiecka maszyna, chyba jak dobrze pamiętam, Singer. Tak wygląda. Proszę zobaczyć, jeszcze się elegancko trzyma. Często można je zobaczyć. A to miejsce już znamy, bo my wczoraj byliśmy na spaghetti tutaj, bolognese. I tutaj będziemy sobie zaraz siedzieć, pić herbatkę, jest godzina 11. Tutaj tak zwana drużyna ognia. Ładu jest połona. Przechodzę tutaj nasz koleżka. Troszkę, Hanna, to jest, słuchajcie, to jest wywar, taka zupa z orzeszków ziemnych. Nie, jest teraz rozcieńczona, wcześniej było takie gęste. Gęste. Ale smakuje zupa tak samo. Z orzeszków ziemnych. It's a lot of calories. Kalorii dużo. Widzicie, szefowa tutaj wchodzi. Very tasty. Popiliśmy herbatkę, zbliża się 12. Ja naprawdę przestałem się w swoich podróżach po ponad 10 latach śpieszyć. I żeby była jasność, tutaj jest skrót na wylotówkę do głównej drogi. Zobaczcie, zmieniam strategię. Pa, pa. Widzicie? Masz szefową? I nie masz szefowej. Szefowa jest tam, szefowa pojechała, a z szefową wszelkiego rodzaju problemy. O, proszę, jak to z braciakiem jedzie. Jeden na siodełku, drugi na siedzeniu. Elegancko. Ale podsumowując, problemy główne. To jest dość ciekawe. Jaki jest problem w tym na przykład miasteczku? 4000 ludzi miasteczko. Dość ciekawy problem. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym dla nas Europejczyków niedostrzegalny. To są tak zwane kible publiczne, żeby była jasność. Bo to też jest główny cel rządu. Siema, dziku. Główny cel rządów. Więc mówię, jaki jest problem w wiosce, zanim skończymy odcinek. Więc sytuacja jest taka. Dookoła rolnicy ogarniają ziemię. Mają produkty. Mają owoce, mają warzywa. Mają jam, mają kasawę, mają mango. Mają dużo rzeczy. Muszę, wiecie, wiedzieć, którędy iść, tędy. I sytuacja jest następująca. Rząd, osoby rządzące tutaj borykają się z tym, że lokalni te warzywa i te owoce, jak przywożą na rynek, albo nawet nie przywożą na rynek, bo nie zdążą przywieźć, to przyjeżdża ktoś, kupuje po niskiej cenie te rzeczy, te jedzenie i zabiera do dużych miast, do Yamoussoukro, do Abidżanu, tam sprzedaje za 3 razy więcej. I tutaj już się zaczyna właśnie ten cały problem. Bo jeżeli ktoś sprzeda dla obcego sprzeda, czekajcie, bo się trochę pogubiłem, bo jak gadam do kamery, to nie widzę, gdzie idę. Tam była droga, tutaj jest droga, tędy. Jak sprzeda obcemu i wywiezie jedzenie z wioski, no to nie ma.
Więc tak, ale nie ma dla kogo? Dla lokalnych? No tak, dla lokalnych, ale dla tych lokalnych, którzy nie są rolnikami. Rozumiecie? Bo rolnik, jeżeli ma ziemię, no to on sobie to jedzenie wyprodukuje i tam nadwyżkę sprzeda. Ale ten, który na przykład pracuje w administracji, wysłany jest przez z rządu, no to on niestety nie ma tutaj jedzenia. I tutaj zaczyna się problem, bo kto przyjedzie mieszkać do miasteczka, w którym brakuje jedzenia? Mądra głowa nie przyjedzie, bo powie, bo brakuje tam jedzenia, to co ja będę jadł? Rozumiecie? Więc taka sytuacja. Z tym się zderzają. Tutaj wyobraźcie sobie, że teraz jedziemy do biura z moim koleżką, ale na dzisiaj się już będziemy żegnać. Będziemy się żegnać, ja odwracam kamerę, żebyście popatrzyli nie tylko na moją twarz, która jest piękna. Kierownicza twarz jest piękna. Okej. To jest biuro mojego koleżki, administracja. Dobrze, a tutaj szkoła. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, a w kolejnym pokażę wam szkołę. Łapeczka, komentarz, udostępnienie odcinka dalej i słyszymy się w kolejnym odcinku z Wybrzeża Kości Słoniowej, w którym pokażę wam i opiszę szkołę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, dziki. Matura będzie. Będzie matura. Matura to bzdura, mówią. A kierownik w Afryce zrobi.